Jedno przęsło już jest. Drugie jest powoli montowane, czyli most na Pragę właśnie powstaje. A jak to dokładnie wygląda? Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym Awiznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tym razem opowiem Wam o moście pieszo-rowerowym na Pragę, bądź kładkę pieszo-rowerową, jak wolicie z nazwami. Natomiast faktycznie tutaj prace trwają, wszystkie bezpośrednio słupy, czyli podpory, są już na swoim miejscu, w Wiśle czy na lądzie. Natomiast sam most właśnie powstaje ze swoją konstrukcją. I w poprzednim miesiącu mogłem nawet na chwilę wejść na pierwsze przęsło, które zostało zmontowane i na nim była konferencja prasowa, więc też trochę się dopytałem na temat tego, kiedy będziemy mogli korzystać z mostu i kiedy będziemy mogli się spodziewać oddania go do użytku, bo to nie jest tak szybko, jakby mogło się wydawać, ale oczywiście wszyscy chyba chętnie poczekamy. Chociaż wiem, że dużo sceptyków co do tej inwestycji też jest Was tam w komentarzach. Natomiast faktycznie, co możemy zobaczyć i jak wygląda ta cała konstrukcja? Cały most powstaje bezpośrednio od Pragi Północ do Śródmieścia i w tym miejscu, bezpośrednio przy ulicy Karowej, wchodzi na ląd. W tym miejscu też będzie połączenie przez bezpośrednio, będzie przejście dla pieszych i przejazd do ulicy Karowej przez ulicę, która w tym miejscu się znajduje, tak aby można było na spokojnie dojść do nowego mostu, co aktualnie byłoby dosyć mocno utrudnione, bo sam most kończy się wprost prawie że na samej jezdni i są bezpośrednio tylko i wyłącznie zjazdy na bulwary, co oczywiście jest na minus. Jeżeli tak to by pozostało, na szczęście planowane są kolejne zmiany, aby to tak nie wyglądało. Sam przejazd przez bulwary aktualnie jest niemożliwy, bo tutaj ruch pieszy i dla rowerzystów został całkowicie wyłączony. To znaczy, że tutaj po prostu nie da się teraz przejść, bo trwają prace budowlane. To jest oczywiście na duży minus, tym bardziej, że zbliżają się wakacje, więc dużo większy ruch na bulwarach. Miejmy nadzieję, że chociaż jakiś ruch w tym miejscu będzie mógł być umożliwiony w wakacje, ale na to pytanie Wam nie odpowiem, bo nie wiem, po prostu takich informacji nie mamy na ten moment. Natomiast na pewno wiemy, kiedy cała konstrukcja mniej więcej będzie już złożona w całość. Ale zanim to sobie poobserwujmy. Pierwsze dwa przyczółki, które w tym miejscu są, bo tutaj się most będzie rozdzielał na dwie części i już są gotowe. Tak samo jak wszystkie podpory, natomiast na samych bulwarach są montowane aktualnie podpory tymczasowe, tak samo jak na Wiśle, na których będzie montowana cała część, całe przęsła do kolejnych podpór. I właśnie w tym miejscu tak to wygląda. Domyślam się najprawdopodobniej, że ta część podpory i ta część mostu zostanie teraz wcześniej usadowiona, aby można było właśnie na wakacje już uruchomić tutaj ponownie ruch dla pieszych i rowerzystów. Chociaż z tego co widzę, dołem jest przejście dla pieszych i rowerzystów da się przejść dołem, tylko faktycznie dołem, więc jakieś tam przejście przez bulwary w teorii jest, ale takie trochę mniej bezpieczne. Jak zaleje, to wiadomo, że nie będzie tego przejścia. Kolejne podpory, które się znajdują na Wiśle, właściwie przy nich nie ma większych prac. W sensie widzimy trochę palowania do bezpośrednio tych kolejnych elementów przy podporach tymczasowych, czy bezpośrednio do cumowania dla maszyn, które w tym miejscu pracują. Ale pomijając te elementy, przy nich większych prac nie ma w aktualnym momencie. One się świecą na biało, jak się świecą, tak jak cały czas widzicie. Choć na pewno się świecą trochę bardziej na biało, bo latałem, tak wiecie, już tak w drugiej części dnia, więc dosyć mocne światło od strony zachodniej tutaj świeciło. Natomiast na stronie lądowej, stronie praskiej, trochę to inaczej wygląda. Tutaj widzimy już faktycznie kolejne przęsła. One aktualnie są w tym miejscu składane w jedną całość, a ponieważ nowe przęsła są dosyć szerokie, to muszą być tutaj na lądzie scalone w jedną całość, a następnie będą później montowane już bezpośrednio na kolejnych przęsłach. I tak też tutaj to wygląda. Przęsła tymczasowe, które tutaj, że nie przęsła tymczasowe, podpory tymczasowe, które tutaj widzicie na rusztowaniach, są już umiejscowione i na nich będą właśnie montowane te przęsła, które w tym miejscu widzimy. Także to wszystko przed nami. I będzie to tak tutaj łączyć się w jedną całość. To wszystko jest składane. Duży dźwig jest oczywiście do tego, żeby to można było na spokojnie zamontować. I jestem bardzo ciekawy, nie będę ukrywać, jak będą montowane przęsła bezpośrednio w centrum Warszawy na elemencie wodnym, czyli już bezpośrednio na Wiśle. Ale to jeszcze przed nami trochę czasu, zanim do tego dojdziemy. Prawdopodobnie, tak jak wiecie, jakiś taki miesiąc, dwa i będziemy mogli zobaczyć takie właśnie kolejne spektakularne
elementy. Tu dalej widzimy kolejne już zamontowane przęsło, które w tym miejscu się znajduje i może jesteście ciekawi, jak wygląda w środku. Ponieważ możecie być ciekawi, to oczywiście zetknąłem drugi raz, bo już miesiąc temu też patrzyłem i jak podjaśnimy, to widzicie, że ten element całkowicie jest pusty. W sensie są oczywiście tam różne elementy, cała instalacja, elektronika i tak dalej, ale w zdecydowanej większości to jest jednak mimo wszystko przestrzeń pusta. Przynajmniej aktualnie, jak będzie później, to sobie zobaczymy wszyscy. Natomiast tutaj już jest przyczółek bezpośrednio przy części ptaskiej i przy nim będzie dosyć dużo prac realizowanych w najbliższym czasie. Natomiast tutaj jeszcze tego przęsła, które tutaj było zamontowane, mogę powiedzieć, że faktycznie ono się pojawiło już miesiąc temu i na nim była właśnie konferencja, więc ono już tam faktycznie jest usadowione i w teorii można na nie wejść, ale oczywiście tego wam nie polecam, bo to jest jeszcze cały czas plac budowy, więc w skrócie nie wchodzimy na to, bo też nie ma możliwości, trzeba byłoby dosyć ładnie naokoło i przez płot się w to miejsce wchodzić, ale już faktycznie ludzie mieli okazję tam wejść w kaskach i w pełnych zabezpieczeniach. A tutaj jest zjazd bezpośrednio pochylnią na tą część bulwarów praskich, czyli tą bardziej dziką część, gdzie na spokojnie rowerzyści i piesi będą mogli chodzić wśród drzewek i innych elementów w tym miejscu. Natomiast Wybrzeże Szczecińskie od dzisiaj, od godziny 20 jest trochę, żebym powiedział, ograniczone. A co to dokładnie chodzi? Od godziny 22 dzisiaj, czyli już kiedy wy widzicie ten film, to już jest po tym czasie, została zamknięta jedna jezdnia, patrząc w tym kierunku na tej ulicy. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma możliwości teraz skrętu w ulicę Okrzei. Jest objazd na okrągło, natomiast sami piesi i rowerzyści też mają ograniczenia. Ich chodnik został zwężony dosyć mocno. Właściwie nie ma go w tym miejscu, gdzie był wcześniej. Sam ruch dla pieszych i rowerzystów został przerzucony na jedną jezdnię, tą właśnie, która została wyłączone całkowicie z użytkowania. Ta jezdnia jest teraz najbardziej po stronie, na samej górze. To jest ta jezdnia, która została wyłączona na tym krótkim odcinku przy samym moście. Przystanek autobusowy został przesunięty bliżej portu ptackiego, a same utrudnienia mają potrwać mniej więcej miesiąc dla pieszych i rowerzystów i 2 miesiące dla samochodów. W zależności od potrzeby wykonawca może zająć trochę więcej przestrzeni i całkowicie wyrzucić pieszych i rowerzystów z tej przestrzeni, ale będą to ograniczać i będą się starać tego nie robić, jeśli nie będą potrzebowali, a przynajmniej ograniczyć ten czas do jak największego minimum, ale jednak pamiętajcie, że takie utrudnienia w tym miejscu również są realizowane. Dobrze, przejdźmy do tego, co was pewnie najbardziej interesuje, czyli kiedy most będzie oddany do użytku i kiedy cała konstrukcja będzie już dostępna. Z tego co wiem, pod koniec tego roku najprawdopodobniej jeszcze będzie przejście dla mediów po całej nowej płycie tego mostu, czyli już pewnie całkowicie jest gotowego z wszystkimi barierkami, ale jeszcze bez elementów małej architektury i pozostałych. A natomiast sam most ma być gotowy mniej więcej jakoś w pierwszym kwartale przyszłego roku, będzie można z niego korzystać i będzie już dostępny dla wszystkich, czyli pieszych i rowerzystów, bo dla nich jest przeznaczony. I odpowiadając na wasze pytania, bo czasami tam widzicie, widzę, że są, będą tutaj dwie strefy wypoczynkowe i przestrzeń pieszo-rowerowa nie będzie kogokolwiek od siebie oddzielona. Piesi i rowerzyści razem będą kosztować z tej samej przestrzeni w tymże miejscu. Także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale zachęcam was do wchodzenia na mój serwer na Discordzie, do niego link w opisie, tak samo do grupy na Facebooku, co utnam warszawski, co się dzieje w metrze, no i oczywiście do wspierania obok przycisku subskrybuj. No i co tu już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jutro najprawdopodobniej będzie tramwaj kierunek Wilanów, a w kolejnych dniach tramwaj na Rakowieckiej, Plac Trzech Krzyży, czy jakieś inne inwestycje jak trasa Łazienkowska. Czyli całkiem dużo ciekawych inwestycji przed nami. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Lądujemy. Cześć!